drugiej edycji konkursu Bogurodzica Prozień i Poezji Religijnej. W tamtym roku była pierwsza edycja, poszło wyśmienicie. Mam nadzieję, że w tym roku też pójdzie wyśmienicie wszystkim. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Jesteśmy w ogóle wdzięczni, że Państwo zechcieli wziąć udział w tym konkursie i że dzieci będą mogły popisać się swoimi umiejętnościami. I chciałam przedstawić jury, które będzie oceniało występy dzieci. Pani Marta Łaszczuk. Pani Justyna Uralczuk i pani Justyna Jędzieka. Kostium zorganizowały pani Marta Łaszczuk i pani Joanna Filkiewicz. Wpadły na pomysł, organizuję i mam nadzieję, że będą dalej kontynuować. Także zapraszam, nie będę przedłużać, zapraszam dzieci do recytacji. Pewnie macie Państwo po kolei to i co, żeby nie było, żeby wszystko było w porządku. A dzieciom życzę powodzenia. Nie ma się co stosować, wszystko będzie ok. Nazywam się Joanna Filkiewicz i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszy konkurs. Chcę dodać, że nasze uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach. Kategoria przedszkola i kategoria szkoły podstawowe klasy 1-3. Życzymy wszystkich udanych występów, dobrego nastroju w dzisiejszym dniu, no i jak najlepszych nagród. Jako pierwszy wystąpi Dominik Łachocki, który powie nam wiersz Modlitwa pod Twoją obroną. Zapraszam. Swojemu synowi nas oddawaj.
Aleksandru Kipczu. Was wniosłaś na niebo, Bogorodzica. Upokoiłaś świętym i świętym snom. No za nas ona i słyszę, niespokoica. Pomagaje nam ona we wszem, a my w odwiet o szczęście jej się molim się i pata mu swój świetły dzień. Ja żełaję, żeby Bogorodzica sumiała zdjęłać żyzn twoju świetlej. Pust biały żołd, żeby żyć nie znaje goresti. Wieć pod dziewczka słyszę, tak ważna, a ty żywi lisz, ładno je pasowieści i wsio was dasa, że będzie u ciebie. Teraz poprosimy Sofię Orę. Sofia powie nam wierszy, a ma potrę Świętej Bogorodzicy.
Siad bajowo przybrał szatę, barwne łąki wiercą oczy, wzięszym śpiewem cudzych ptaków, Matka Boża do nas kroczy. Niech się darze Twoje serce, wielki pokład miłości, koń serca zły ociera, udręczony duszę. Pieści kolorami Twoich myśli, wsiad wewnętrz wydarz panuje, nie brakuje biedy i wyróżu, tarczą barwne w nich motyle, wciąż majowa gra kapela, wiersze wróci dal się niosą, tak witają Matkę Bożą, tą melodią piękną wzniosłą. Rozamia Liścior powie nam wiersz.